Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To co tam? Zobaczymy, jak skarb hrabiego Roivena się ma, czy Dijkstry. Dalej można poprowadzić tą sprawę. Przy okazji, o, nie powiedziałem wam, przebudowałem trochę postać, jako że miałem ten eliksir. Wreszcie mogę zrobić taki build, do jakiego zmierzałem, czyli bazujący na eliksirach. Nie będę wam pokazywał tego w szczegółach, powiem tylko, że każdy wypity eliksir, każdy odwar zwiększa ilość życia moją. Mam plus jakieś dodatkowe bonusy. Strasznie dużo życia, czyli jestem bardzo defensywny, a przy okazji mogę używać dwóch odwarów naraz, co też będzie się prowadziło do następnego buildu, który potem wam zaprezentuję. Także ten cały pomysł na alchemika nie był zły od samego początku. No dobra, musimy tutaj się z jakimś szpiegiem skontaktować. Dobry człowiek, uczciwy, prawy. Wieczny ogniu, w tobie ostatnia nadzieja. Nie poskąpię ofiary, jeżeli wysłuchasz mojej prośby. Zobaczmy. Co tutaj się jeszcze kryje? A, proszę. To chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Dobra. Przed północą na zamurzu. To takie nie do końca jasne, bo przed północą... A przyjmijmy, że tuż przed północą. Co wy na to? Kawałek drogi mamy do przejścia. Może zerkniemy, co tu się dzieje przy okazji. Strasznie bladzi jesteście. Zanim ten konik tutaj do mnie dobiegnie, to... południa minie, a ja sobie... A. Cholera. Pobiegłem troszkę źle, no to konik mnie dogonił. Muszę se zają... No przepraszam, znowu mi się głos stracił. Wiedźmin wcale taki blady nie jest. Tam coś zginęło, ale... Ciekawe, czy to jest fragment moich poczynań, czy to się... Już nie pamiętam tych wszystkich, co ich pomordowałem. Przy okazji trochę spędziłem czasu zastanawiając się, jak tu rozwiązać to zadanie Lamberta, tego Wiedźmina, co żeśmy go spotkali. I sprawa jest prosta, trzeba najpierw płynąć na Skellige. Tam jest taki specjalne miejsce, w którym się spotkamy. Ale na Skellige mi się nie spieszy, to gdzieś w okolicy 16 poziomu powinienem odwiedzić. Zobaczmy sobie tutaj. Trzeba będzie wpław. No, przepraszam. No, pozbierajmy to. No, mogę jakoś tak podpłynąć do niego dobrze, żeby otworzyć. O, proszę. Buty zabójcy. Runa i takie tam. Już dawno, dawno nie odwiedzałem tych znaków zapytania. Mam ich pełno tutaj na tej mapie. Ale jakoś tak się składa, że za każdym razem, kiedy zmierzam do questu, to tam ta linia mojego poruszania się niestety nie przechodzi przez żadne znaki zapytania. I o ile lubię eksplorację, to nie lubię też zbaczać ze ścieżki wyznaczonej. Zatem idziemy tutaj. Zobaczmy sobie, coż ja tam wyciągnąłem. Trochę śmieci. Pancerz wojownika Frey. Taki dosyć dziwny. No ja wolę ten zdecydowanie. I tu pancerz też gryfa. Wolę. Przy okazji też powiem wam, mam dobrą informację, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tu jest zadanie, jak poszukiwać rynsztunek szkoły kota. I to miejsce jest tutaj, niedaleko, w Nowigradzie, więc... Może tam się udam i poszukam sobie tego rynsztunku, który mnie najbardziej interesuje. Zobaczymy. Tak czy inaczej mam zamiar trochę zainwestować w szermierkę, trochę w magię i zdecydowanie jeszcze więcej punktów w alchemię. Jeżeli wszystko dobrze kombinuję, to będę nie do zabicia. Choćby nie wiem, jaka cholera się na mnie rzuciła. Ale zobaczymy.
Zobaczymy. Znaczy, plan jest taki, żebym na przykład mógł używać eliksiru z jaskółki i żeby ten eliksir się nie kończył. A nie będzie się kończył, ponieważ moja tolerancja na eliksiry jest bardzo wysoka. Mogę sobie pozwolić na to, żeby być mocno zatrutym. Są takie umiejętności, które sprawiają, że postać mocno zatruta, jakby czas działania eliksirów się nie wyczerpuje na postaci mocno zatrutej. No. Tak w skrócie mówiąc. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamy. Nie wiem, no 23 to tak trochę przed północą, nie uważacie? Dobra, weźmy sobie też odwar z Kimy i odwar z Kuroliszka. Odwar z Kuroliszka pozwala zażywać eliksiry o jeden raz więcej. Tutaj jakby ich przybyło. Zresztą te odwary już przez godzinę trwają, są zupełnie nie do zużycia. Schować i poczekać. Dobrze, gdzie byśmy się tu schowali? Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasy. Prawda? Olander teraz będą się czekać do północy. To może. Okej. Okay. Już się bałem, że będę musiał minutę nawet za minutą. O, nie wierzę. Triss, skąd wiedziałaś, że... A, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. Już się bałem, że to ona. Beskid, to... To by było przykre, co? Przypomina nilfgaardzkiego kanclerza. Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem. Na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Oj! Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Nie myślisz, że bardziej nie może boleć? Otóż może. Torturowali ją, no niech się zabawi, nie? Kurczę, te dialogi mogłyby być troszkę głośniejsze. To ja. No ale cóż. Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przed polem. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Gdzie Mengo ukrył skarb z jego Rivena? Nie. Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak. A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Niedobrze, niedobrze. Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego Winstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagię w bełbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę.
oczekujesz przeprosin? Nie, ale dziwić mi się chyba wolno, co? Jaskier jest na wyspie świątyni, w więzieniu pod świątynią. Menges zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci powiem. Dudu. Stawiam na Dudu. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiem, za dużo widziałem. Ale jak to? Przecież ja wam... nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Lepsze to. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Może cię odprowadzę. Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale... jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. O Dudu, Vivaldim, opowiadałem wam już. Mam nadzieję, żeście nie przegapili, bo historia ciekawa. Ale to jest właśnie... Wiem wam, że oczywiście bardzo przyjemnie się gra Wiedźmina tak czy inaczej, ale znając ten świat, znając tę historię, gra się jeszcze lepiej. Nawet można przewidzieć, co też bohaterowie kombinują, zanim zaczną kombinować. No dobra. Zobaczmy sobie, co tutaj nam się szykuje dalej. Niech żyje sztuka. Od Dudu, żeby się dowiedzieć. To jest ciekawa rzecz, bo widzicie, rysunek Szkoły Kota też będzie w podziemiach Wyspy Świątynnej do przeszukania. Trochę za wcześnie, żeby się tam wybierać, moim zdaniem. To gdzieś tutaj jest ta Wyspa Świątynna. Ale wydaje mi się, że tu się nie przedostanę. Chyba, żeby w Puław, no. Ale tak czy inaczej, zobaczymy, jak się ma, niech żyje sztuka. Odpocznij. Przepraszam, muszę sobie... Jak skończę ten odcinek, to sobie zrobię pyszną herbatę. I to powinno poprawić moje gardło. Natomiast to tym, którzy, jakby, którym umknęła ta historia o Dudu, może ktoś zapomniał, bo tych odcinków faktycznie jest strasznie dużo, to powiem, że Dudu jest Dopplerem. Pierwotnie podszywał się pod Niziołka, pod takiego kupca, który miał takie umiarkowane sukcesy w handlu odnosił, ale kiedy Dudu się wcielił w niego, to po prostu majątek Biberwelta osiągnął niespotykane wcześniej rozmiary. To z jednej strony było bardzo pożyteczne, ale z drugiej strony też niosło problemy, ponieważ prawdziwy Biberwelt no niestety musiał zapłacić podatek i prawie głowy przez to nie stracił. Ale wszystko się potoczyło dobrze. Dudu się okazał bardzo, bardzo przyjaznym Dopplerem. Wiecie co, ja sobie tu wejdę, bo cholera wie, no nie daje mi spokoju.
leżą takie skarby. To się najwyżej opchnie, a mi to nie będzie zakłócało spokoju. Okej. No prawdopodobnie ludzie skurwiela Juniora, chociaż sądząc po losie Juniora, to już nie powinno się ich zbyt wielu kręcić po Oxenfurcie. Chociaż cholera wie. Chętnie bym pogadał z Tasakiem, z Dijkstrą i z Królem Żebraków. Jestem ciekaw, jak półświatek wygląda teraz. Zaraz, nie to chciałem. Chciałem sobie zażyć eliksirów. Medytowałem w tej chacie. Dalej, Płotka, dalej! Właśnie nie tyle eliksirów, co odwarów. Ten taka czerwona ramka dookoła mojego paska życia oznacza, że jestem już delikatnie podtruty. Znaczy, delikatnie to mało powiedziane. Zaraz będą znowu narzekali na towarzystwo Wiedźmina. To strasznie jakaś porządna karczma, no. Zobaczymy z Pryszcillą, jak wygląda sytuacja. W ogóle ciekawy związek Pryszcilla i Jaskier. Ja wcześniej opowiadałem, że Jaskier miał kilka takich... Znaczy, wygląda na to, że Iskier miał kilka takich dziewczyn, z którymi utrzymywał bliski kontakt. Oczywiście nie we wszystkich był zakochany. Była też taka dziewczyna, która miała pseudonim Oczko. Chyba wszedłem za wysoko. I to Oczko była bardziej uczennicą Jaskra. Na plecach to kołczat się nosi, nie miecz. Amator. Dobra. Tutaj chyba. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łap łowców czarownic, ale najpierw musimy znaleźć Dudu. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. To faktycznie nie mógł być Jaskier. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc? Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Iryna i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? No, na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iryną od razu przypadli sobie do gustu. A jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Że zaczął z wami występować. Tak. Ale teraz Iryna ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst której ze sztuk wiadomość dla Dudu, że udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz, możemy zabrać się do tego od razu. Oj. Oj. I naprawdę? Geralt.
pisać miałby sztukę? Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. No dobrze, jesteście na to gotowi? Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Masz już jakiś pomysł na fabułę? O, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Nie do końca. Trudno. Zrozumiesz po drodze. Nie mamy teraz czasu, żeby ci wszystko tłumaczyć. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z Powis? O, już wiem! Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i doblerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz dobler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina. Który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie! Ukochaną! No, co ty na to? Dobry pomysł. Tak myślisz? Lorenzo Molla, tak! Albo nie. Czekaj. Mam! Już wiem! Wystawimy historię o jeżu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? A dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Jaskier ci to potem wyjaśni. Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę? Tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Może być ocalenie Dopplera, jest krótszy, więc łatwiej go zapamiętać. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i zaklętym jeżu nie ma żadnych Dopplerów. Nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. No zdecydowanie. Wolę komedię. Będzie komedia. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Mój Boże, jakie to jest fantastyczne. Wiem do Wiedźmina. Wołowina? Nic już nie mów. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do Zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisałaś ją specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madame Irinie. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku rzeźników. Dołącz do nas później. Bywaj. No proszę, tośmy napisali sztukę. Fantastycznie. Zawsze chciałem zostać... nie wiem, kim. Autorem sztuki teatralnej. No nie chciałem, ale mogłoby być zabawne. Zwłaszcza, gdyby się sztuka dobrze sprzedała.
W sensie zainteresowania i uznania dla ambitnych treści, a nie tam od razu sukcesu finansowego. Okej. Trzeba uważać ten zwrot. Powiedziałem kiedyś do kogoś ten... robię to, co się dobrze sprzedaje. I ktoś mi odpowiedział: Jezu, ale ty jesteś, myślisz tylko o kasie. To nie znaczy właśnie. Jezus Maria, co tam się dzieje? Koleś się pożygał i wszyscy uciekli. Że coś się dobrze sprzedaje, to wcale nie znaczy, że chodzi o to, że zarabia dużo kasy. Czasami znaczy, że jest dobrze przyjęte. A ty gdzie? Tam kultura jest, a nie żeby se każdy cham łaził jak chce. Tu występuje trupa madam Iriny? Tak, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Co za łajza. Nie chcę kupować biletu. Jak nie, to nie. Za darmo to sobie wiesz. Możesz kurwy przez okno pooglądać. A nie artystki. Szlak by go trafił, no. No to 50 koron. Ja to czasami z... Nie zatrzymuje się. No to inaczej chyba się tu... Włóczyłem się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i mnie uzdrawia. Dam radę, dam radę. Byłem dobrze zarabiającym trendowatem. No tak, jeszcze mu tamto nam brakowało. Słyszeliście tą historię obok? Jakiś trendowaty skarżył się, że go ten uzdrowił go ktoś i mówi: no nie wiem, co teraz mam zrobić. Kiedyś byłem dobrze zarabiającym trendowatym, a teraz co? No, też mi problem, no. Cholerny świat. Przypuszczam, że nie ma alternatywy, żeby się tu dostać. Obiegniemy to tylko dookoła w ramach jakiegoś tam relaksu. Nie chcę mnie się żyć. Jeszcze junior widzę, ma tu ludzi. No kichać. Zapłacimy te 50 koron. Cholera, nie mogłem go nawet zahipnotyzować, łajdakę. Sprawdzę, czy się czasem w procesie naprawiania nie. Mam akcji. Myślałem, że się pozbyłem być może tego znaku. No dla mnie alchemia jest najważniejsza. To jest bardzo ciekawa gałąź. I fajnie wspiera szermierkę taką surową. Dać bilecik? Sufria bym mu dał najchętniej. Tak. Masz. Jeno nie włoś nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Było już prawie dobrze, ale... No, co tym razem ci nie pasuje? Sama nie wiem. No po prostu więcej ognia. Madam Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivi. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Boże, jakie piękne kobiety tutaj się przytrafiają. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudą. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Priscilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera.
Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst, ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? Rany boskie. Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście, może wycofali się z interesu. Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dzięki za pomoc. Wrócę, jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Ja to bym z Tasakiem pogadał. Tasak wygląda mi na miłośnika sztuki. Nieprawdaż? Mój Boże. Jakieś ciekawe w ogóle podejście do tematu. Się muszę zajmować tutaj. Pisaniem sztuki. Potem z reklamą. I jeszcze ochroną po drodze. Zobaczmy, czy daleko muszę iść. Szukać tych dokerów. Niedaleko. Niedaleko. Chodź, płotka. Oś. Jest odwar z wilkołaka. I chyba z wilkołaka i dzięki temu odwarowi można biegać na sprincie cały czas. Ale on się nie przydaje tak za bardzo w walce na dłuższą metę. Jest jeszcze jeden świetny odwar, który powoduje, że za każdym razem jak zużywacie wytrzymałość, leczycie część życia. To, czyli krótko mówiąc, jak się rzuca znaki, jak się robi uniki te takie większe. I to jest niezła rzecz. Mamy 12 slotów na umiejętności i tak się zastanawiam, kurczę. Strasznie ciężko wszystkie umiejętności, które chciałbym mieć, wkomponować w te sloty. Tylko 12. No może z czasem będzie więcej. Czekamy, zobaczymy. Wiesz co, płotka? W sumie zwołam tą płotkę z przyzwyczajenia, ale wydaje mi się, że szybciej dobiegnę, zwłaszcza tu w mieście. Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao! Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. No najwyżej w ryj dostanę, no co? Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Hal, kończ z tamtym, mam coś ekstra! No dobra. Zajdźcie go od tyńca!
Ale mnie... O! No kurde, dopadli mi w kąciku. Ale zobaczcie, ile mam życia, mnie mogą teraz bić ile chcą. Jesteś już ścierwem! Dobra, nie przesadzajmy. No, elegancko. No, dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza, co Hal? Oniemiał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć, możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. Fajne chłopaki. Ja to bym zostawił, te 70 złotych koron. Rzadko się spotyka, żeby ludzie tak porażkę przełknęli bez większych problemów. Okej. Okay. Kuglarzy też warto by ściągnąć. Co nam szkodzi? Ale wiecie co? Z kuglarzami to sobie pogadamy następnym razem, a ja sobie pójdę, zrobię herbatki, żeby mi głos nie zawodził. Zatem trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzięki, żeście spędzili ze mną ten czas po raz kolejny. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Oceniajcie, subskrybujcie. Hej, hej.